Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, widzów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Mercedesa, które omówię, mianowicie o silniku 2.0 Turbo M270, M274, czyli silniku zaprezentowanym od 2012 roku. O mocy od 184 koni mechanicznych poprzez 211, 218 aż do najmocniejszych 245-konnej wersji. Co można powiedzieć o samym silniku? Silnik występował w takich autach jak Mercedes klasy A, klasy B, klasy C, klasy E, Mercedes GLA, GLK, CLA, SLC, GLC, najmocniejsze wersje. Także w szeregu, praktycznie w całym typu szeregu, dodatkowo w Infiniti Q30, Q50, Q60, te najmocniejsze wersje. Sam silnik ma konstrukcję podobną do poprzednika 1.6 Turbo, który też omawiałem na kanale. 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, turbosprężarka. Tutaj rozrząd na łańcuchu. Wymiana oleju co 25 tysięcy lub co roku. Ilość oleju około 6 litrów niecałych, 5W40. Silnik nie polecany raczej do instalacji gazowych, głównie ze względu na wtrysk bezpośredni, co nie oznacza oczywiście, że nie można takiej instalacji zamontować. Co do samego silnika, tutaj porównując do wersji 1.6, zwiększono stopień sprężania, skok tłoka. Spowodowało to oczywiście lepszą elastyczność oraz lepsze osiągi tego silnika. Wersja M270, tak jak w przypadku silnika 1.6 Turbo, jest w autach z napędem na przednią oś. M274 zamontowany wzdłużnie i napędza tylną oś w takich autach jak Mercedes klasy C, klasy E. Także, czy Mercedes GLK, tak to wygląda. Silnik spełnia najnowsze normy emisji spalin. Co do zalet, tutaj dosyć bardzo dobra elastyczność, dynamika tego silnika, dobra kultura pracy, mała awaryjność, trwałość konstrukcji. Aczkolwiek sam koszt serwisowania tak naprawdę nie są małe tutaj. Pamiętajmy też o tym, że o regularnej wymianie oleju raczej bym polecał wymieniać w silnikach turbo, jeżeli ktoś osiąga, korzysta z osiągów, tą wymianę skrócić do 15 tysięcy, maksymalnie do 20 może, ale na pewno powyżej 20 raczej nie wymieniać, 20 tysięcy kilometrów oleju. Te interwały powinny być skrócone. Chociaż tutaj ilość oleju silnikowego jest spora, także ten olej też nie ulega takiej szybkiej degradacji. Pamiętajmy też o rozrządzie na łańcuchu. Przy większych przebiegach sprawdzimy, jak ten silnik pracuje na wolnych obrotach, czy nie ma jakichś hałasów większych przy rozruchu. Jeżeli są jakieś dziwne, to od razu powinniśmy taki samochód skonsultować z mechanikiem, który się zna na silnikach Mercedesa, czy rozrząd nie podlega już wymianie, napinacz czy sam łańcuch. Szczególnie to przy autach, które nie mają historii serwisowania czy wymian oleju udokumentowanych przy większym przebiegu powyżej 120-150 tysięcy. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Co do spalania, no tutaj pamiętajmy, że tutaj ten silnik jest montowany już w znacznie większych samochodach. To spalanie średnie w okolicach 8-10 litrów. W mieście może to być nawet więcej, na trasie mniej, w okolicach nawet 6-7, jak będziemy jechać powoli. Także silnik jakoś specjalnie nie spala jakichś kosmicznych ilości paliwa. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie silnika 1.2.0 Turbo M270 produkowanych w latach w samochodach 2012-2020. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka.